Dzień dobry, YouTube. Witamy Was po raz kolejny w symulatorze pociągów. I dzisiaj tryb wielu graczy sobie zobaczymy, bo jestem bardzo tego ciekawy. Oczywiście są czatełki, jestem ja. Banana się skończył. Ej, Sandro, to 2 miesiące prawie. Widzisz? Widzisz? A ja go nie oszczędzałem. 40 stopni gorączki w czwartek się zaczęło, a że nie schodziła gorączka, to powie... Ojej, no to tak już groźnie bym powiedział, bardzo nawet. Tylko maszyniści. English, English. To znaczy piaskownica. Dyżurny ruchu, maszynista. Dobra, idziemy tu. Ja to chcę zobaczyć. Ja się boję, ale trudno. Powiem ci, Maciek, że idealnie się wstrzeliłeś z live'em, bo dzisiaj robię sobie detox od ludzi. Nawet usunąłem Messengera. O! I miło, że dla odmiany spotkałam osobę, którą nigdyś nie sprawiała mi przykrości. O, widzisz. No. To tak live'ik na poprawę humorku. Ja też nie mam Messengera. Jaki miesiąc niecały? A, miesiąc! Tak! Masz rację. Boże, ja już myślę o lutym. Ty, hit. A dalej nie umie. No, nie. Oliwka. Nie spodziewałem się zbyt dużego progresu, no ale. Dobrze, maszynista. Tylko gorzej będzie, wiecie, jak. Zaraz zatrąbię znowu. Pasażerskie. Czy to jest pędo. Ja pierdzielę. I to trwa ile? Czas trwania. 24 minuty. Ej, to nie jest złe. Dobra, weźmy to. Czy to nie jest pendolino? Czy to nie jest pendolino? Ciekawe, zobaczymy. Już nie pamiętam. Ale liczę na pomoc w odpaleniu, słuchajcie, bo wiecie, że to może być problematyczne. Tak jak ostatnio. O, ale ja już jadę! Kliknij, aby wyłączyć autopilot. Dobra, wyłączyłem go. Oho, okej. Okay. To jest, tak, to jest pendolino. 9 km, ale czekajcie, będziemy 300 na godzinę, 200. Co ty? O, to będzie ktoś do nas gadał? Ciekawe, czy mnie słychać. To będzie złoto. Naprawdę. A poczekajcie, bo my mamy. Moment, jak tu się jedzie? 8. Dobra, no zobaczmy, co to jest. No a to. Czemu my tak wolno jedziemy? Mam nadzieję, że mnie nikt nie słyszy, bo przecież wiocha. Dajcie spokój. No ale czemu my nie mamy większej mocy? O co chodzi? Zaczęło się dobrze w multiplayerze. Czyli standard. Tutaj jest ten taki, o, do tego. No, tak. Ej, ale my mamy być za 4 minuty tam, ale my nie dojdziemy w 4 minuty, jak to jest taka wolna prędkość. No weźże, doładuj się. Tempomat wyłączony. O, czy teraz mogę? Halo! Czekajcie, czy ja mogę zahamować na przykład? No nie. O! Czekaj, no nie, no 100%, ale tu nic się nie dzieje. Może teraz? No! Generalnie chyba mamy problem. Weźmy jeszcze, włączmy przedni. Wiesz co, Mysterius? No jest tak, że jakby robimy scenariusz, robimy tryb multi. No ale nie mogę przyspieszyć. Bo jako cię tak odkrywam, słuchaj, nieznane tereny. Tu jest szkoda usuwane tak, jak było ostatnio. No dobra, no to powinniśmy, czemu my nie możemy... A to? No przód. No i tu jest jazda. Czekajcie, a ja na przykład... No i dobra, hamować hamujemy, jazda. Kinia chyba dzisiaj nie. Cześć, Melcia. No ale ja przyhamowałem, ale nie mogę teraz... No ale dajże... Może przytrzymam.
Nie, to nic nie daje. Była ostatnio Bajakocie. To mamy problem, bo ja jakby nie wiem, co mam teraz zrobić. Ale ten pomad wyłączyłem. A nie, on był... Ale patrzcie, ja nie mogę go... Ale ja go nie mogę wyłączyć, o co chodzi? Nie, kinia, nie oglądałem i wiem, że to podobno jest mega spoko, ale też nie grałem w grę, bo to chyba na podstawie gry, no nie? Spróbuj go zostawić na... No właśnie, próbuję, patrz. Nie mogę w ogóle tego przestawić. To fajnie mamy. No ale weź daj, no nie da się. No możemy sprawdzić, tylko potem pójdę po live'iku do sklepu, po jakieś przekąski czy coś. Dobrze, Bajakocie, smacznego sushi i powodzonka. Hello, can somebody help me please? Widzę, że nie. Bo ja się jakby zatrzymuję i to już naprawdę jest żenujące. Wyjdź z pociągu i pchaj. Chciałbym. Nie, no ale... Ja go wyłączam, patrzcie, cały czas go wyłączam. Tak, są dwa podniesione. One już w ogóle były w ogóle podniesione cały czas. A to nasza prędkość spada i to jest coś niepokojącego, naprawdę. Nie rozumiem tego. I nie mogę wyłączyć tempomatu, więc czekajcie. Patrzcie, włączyłem autopilota i od razu automaty... Ale to w ogóle, jak to jest możliwe? Dlaczego na autopilocie nie chce na autopilocie jechać? Bez sensu. Dobra, to niech sobie, to co, ja mam nic nie klikać, po prostu będzie autopilot sam sobie jechał? Łe. Pewnie, tak, pewnie autopilot wcisnął jakiś guzik, o którym my nie wiemy i oczywiście jest problem, no. No ale to ja, słuchajcie, ja jestem w tym trybie multi, czemu ja nikogo nie słyszę, na przykład... Czekajcie. Ale ja nie mogę nawet kliknąć teraz w tym auto... Co jest? Aha, zasięg radia jest 3-4 km. Słuchajcie, ale on jedzie na autopilocie i mamy 120 i jakby chciałbym tylko powiedzieć... To już jest jakaś za duża prędkość chyba. Nie wiem, czy to się z pociągu, czy nie ma nikogo w pociągu. Słuchajcie, jak się wykoleimy, to będzie hit. Mamy 3 kilo, no 4 km, a jest która? No mamy opóźnienie już, jak musiałbym tylko zaznaczyć. Ale może teraz nadgonimy troszkę. No autobus leci na 200, więc trochę mnie to przeraża, nie ukrywam, bo... Czy te tory są dostosowane do takiej prędkości? Chciałbym wiedzieć, na przykład. Jezu, on się buja. Widzicie, jak on się buja? Ten pociąg? Ej, słabo mi jest. O, coś się zawiesi... Dobra, czekaj ta. O matko, spotkaliśmy pociąg po raz pierwszy w życiu. No tego to się nie spodziewałem, że napotkamy kogoś. O, zaczyna się hamowanie, patrzcie, on tak delikatnie sobie... No dobra, to sam sobie nie hamuje. Ja nie robię niczego.
Ja tylko operuję po prostu, ja wam daję głos. Ja jestem komentatorem tego... Czego? Rejsu? Nawet nie rejsu. Tej wyprawy. Niech będzie. No to powiedziałeś bez sensu, jest. Ja bym zaczął jakąś inną loko... No właśnie, ale... Ale to jest... Ja nie wiem, ja po prostu wybrałem pociąg osobowy, chciałem, no nie? No i nie wiem. A czemu już tak przehamowało bardzo? Przecież mamy jeszcze kawałeczek i jesteśmy opóźnieni już o 3 minuty. Tylko tyle chciałbym zaznaczyć, czy 3 minuty. A ty czekajcie, może ktoś będzie do mnie gadał, już mogę? No nie mogę! Jak ja włączyłem tego autopilota, czy ktoś kojarzy? Bo ja już nie! Kat mówi, że nie wie, czy wiesz, ale maszyniści często jadą na autopilocie. O, no to czuję się jak prawdziwy maszynista. Cześć Shadow, 8K. Zmieniamy tor. I see. I mój kot miał czy. Misza, gdzie ty jesteś? Słuchajcie, ona ma jakąś fazę, bo na balkonie leży śnieg i ona bardzo do tych ściech chce wyjść, a tam jest zimno i ja nie chcę tego balkonu otwierać, ale po prostu ona miauczy. Misiulka, chodź tu do mnie. Chodź do mnie. Będziemy tak 3 km teraz piłować? Ja w ogóle nie mogę z nimi rozmawiać. Czekajcie, a wyłącz. O, ale patrzcie, na autopilocie mogę mówić. Znaczy, bez autopilota mogę mówić. Jak ja go włączyłem? A jak ja go włączyłem? Prędkość mi spada, jak ja go włączyłem? Matko. Jak ja włączyłem autopilota? Ja nie wiem. O, czekajcie, bo działa plus. Ale czemu on mi wyhamowuje? Przecież ja daję plus, żeby... Nie rozumiem tego! I wyhamowane! Hit! Na czemu ty stanąłeś? Jak widły w gnoju? A mogę ruszyć na przykład? O! Ale... Nie rozumiem. Coś nas blokuje, słuchajcie. A weź włącz drugi ten... O. Ja nie wiem, co to jest. Ta gra jest tak nieintuicyjna. No, full gas, no, daję, proszę. No, ale możesz full gas? A teraz w ogóle zniknęły te napisy. Aha, coś się zbadżyło. Przewód ham... Ej, nie, dobra, czekajcie. A tutaj zrobię aktywuj bota. O mój Boże! No i na bocie on jedzie, a tak sam nie jedzie. Czekajcie, a weźmy jeszcze raz, bo to coś jest nie tak. Fajna gierka, ale problematyczna. English for beginners. Oh my god. I don't know if I can handle it. Mamy drużynę chłopców trzech i maszyn... No to idę tu. Chcę być maszynistą. Katowice, Warszawa. Tu jest godzina, tu jest 43 minuty, godzina, 2 godziny. Matko... A daj coś takiego optymalnego na przykład, 47 minut.
Mogę na przykład tak sobie. Nie mogę tak przełączać oczywiście, bo po co TLK? O, TLK 19, świetnie, graj. No sprawdźmy to teraz. To jest dalej wszystko zagadka, naprawdę. Ta gra to jest jedna wielka zagadka. Przejechałem 78 km, no ładnie. Myślałem, że więcej, no ale... No i znowu jedziemy sami z siebie. I znowu na autopilocie. I na autopilocie nie mogę nic kliknąć, bez sensu. Pociągi na multi zawsze są na autopilocie, dopóki ktoś go nie wybierze. No ale, no ja go wybrałem, no to czemu? Wyłącz. No jazda, 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 jedź! No coś czy ja się właśnie raz wykoleję, czy mi się wydaje? Nie no, do przodu, no i co? A jak się daje gaz? Czy to jest gaz? Nie wiem! To jest gaz, no dobra. No ale ja nie przyspieszam. Hamulec pomocniczy. Tu nic nie mogę kliknąć. Mogę coś na radiu? Hello! Nie. Hi, it's me. Też nie. Dobra, ja się tutaj... No ale bym chciał przyspieszyć, a nie tylko... O! Przyspieszamy! Wyłącznik szybki. Boże. Tu jest oświetlenie, to nie. Zakres prądu. Matko jedyna! O, kogoś spotkaliśmy! Wow! Wyłącznik szybki. Mamy lampkę. To jest syrena, to jest ten hamulec. No to nie. Coś tu tak dziwnie tyko. Któryś z tych okrągłych? Zamknij wyłącznik szybki. Kliknąłem. Otwórz wyłącznik szybki. Nacisnąłem i to. Ale my jedziemy bardzo wolno. A możemy jechać 120 i mamy minutę przed czasem. Ja bym musiał większą moc. Nie mamy możemy większej mocy już. Tu coś mi też tyko. Hamulec ręczny. Jakieś chłopczko mnie wzięło i leżę w łóżku z psiakiem. To dużo zdrówka życzę. Ma być zamknięty, trzeba go przytrzymać chwilę chyba. Ma być zamknięty, dobra, to czyli... A czemu teraz mi się to... Tak, bo się włączyło, okej. Zamknąłem, tylko że znowu mi się nie podświetla. Widzicie? Znowu się zbagowało. Okan tyłka to jest, wiecie co wam powiem? Takie głupie bugi, że teraz nie widzę co to jest. O, tu albo tu, nie, że... No, no nie, no nie hamuj! Żartowałem przecież! Praca? No weekend mam, także spoczko. No i my nie mamy prądu. Dalej, jakby... O!
Ojej, coś mi na to... Aha, zegarek mi się rozładowuje. Muszę go podłączyć, mam 10%. No dobra, słuchajcie, jesteśmy przed czasem. Ewentualnie możemy włączyć aktywuj bota. I patrzcie, on się odkręca na zero. Ale on się odkręca na zero i dostaje prąd! Jakim cudem?! Nie rozumiem tego. Tak, jest bardzo biało. Niestety jest za biało. Nie lubię śniegu. Ej, dlaczego tak to... Nie rozumiem tej gry. W sensie, fajna jest, ale nie rozumiem. Styl. I tak jesteśmy niby przed czasem. Myślę, że będziemy nawet szybciej przed czasem. Ale zobaczymy, słuchajcie, to niech on sobie sam wyhamuje, no bo co ja mam zrobić? Mogę patrzeć jedynie na widoki, jakie są ładne. U, jaki most! Pantograf jest zielony, więc okej. No właśnie, nie wiem, Mysterious, tak się teraz zastanawiam, o co chodzi, bo czy to ja mam bugi jakieś, czy to ogólnie są bugi, czy mam sprawdzić pliki gry następnym razem przed graniem, bo chyba nie wiem. A może musi jakiś update wyjść, bo coś się ogólnie podupczyło, nie wiem. Mamy być na 8.13, no to jest te... Już jest 8.13, to jak przed czasem jesteśmy? Ale my w ogóle będziemy jakichś pasażerów zgarniać? Czy tak się zastanawiam? Tak, ja też tęsknię za latem, za wiosną. Nie lubię zimy. Bardzo nie lubię zimy. A mój kot wręcz przeciwnie, bo bardzo chce iść na balkon do śniegu. Przystanki z dopisem PH masz się zatrzymać. Aha, czyli dopiero w Żyrardowie o godzinie 8.33. No to dobra, to my sobie jedziemy, ja będę sobie do was gadał, no bo co mam robić? A mogę trąbić? O, podjazd, mogę trąbić. Trąbię! Zresztą albo przyjeżdżasz, albo stoisz na semaforze. No to on już sobie sam będzie stał chyba, no bo ja tu nic nie wykombinuję magicznego. Niestety, no to jest dzikie. O, tutaj widzę... Ojej! To było dzikie to coś na tych torach. Właśnie to. Chciałem powiedzieć, że kominy tutaj działają maksymalnie. Fajne widoki są. W sensie bardzo mi się podoba to, że to jest realnie bardzo zrobione. No ale... Męczące są te utrudnienia i jakby samouczek powinien być do każdej lokomotywy, uważam. Bo wtedy byłoby to logiczne, tak? Że uczymy się pendolino, uczymy się innego, jakiegoś tam innej lokomotywy, potem jeszcze innej. No bo one się mimo wszystko różnią. Mogę coś... No nie mogę, bo jesteśmy na autopilocie. A jakbyś spróbował na single jakiś scenariusz z tą lokomotorą i zobaczył, czy dostaniesz jakiś szybki tutorial, jak ją obsługiwać? Możemy sprawdzić zaraz. Patrzcie, jesteśmy 4 minuty przed czasem. Tylko, że... No nie, no bez sensu tak się na autopilocie jedzie. Głupio, wychodzimy. Tak, chcę wyjść, bo to jest głupie. I też nikt mi do mnie nie gada, ani nic. Dobrze, przetestujmy jeszcze maszynistę. Weźmy to. Tutorial, o. Gdzie 2.40, 2.15, 2.20... 50 minut?! Nie, to ja tyle czasu nie mam na tą grę. To chyba jest przegięcie, no ale dobra, zobaczmy, czy będzie tutorial. Chociaż tyle sprawdźmy. Hmm.
Przed sobą widzisz lokomotywę Trax z pociągiem towarowym załadowanym węglem dla jednej z elektrowni na wschodzie Polski. Poprowadzisz go na odcinku z kopalni węgla kamiennego Staszic w Katowicach do stacji Sosnowiec-Dańdówka. Wypełniaj rzetelnie swoje zadanie i podziwiaj industrialne widoki. Aby wejść do lokomotywy, podejdź do niej i kliknij na drzwi lub wciśnij 1 na klawiaturze. Naciśnij na swój fotel lub użyj klawisza E, aby z niego wstać. Okej. Uruchom baterię oraz aktywuj stanowisko maszynisty przełącznikiem na tylnej ścianie kabiny. No i teraz jest tutorial! Aby usiąść na fotelu maszynisty, naciśnij na niego. Nasz pojazd zasilany jest energią elektryczną z sieci trakcyjnej. Podnieś pantograf. Mam trzymać? Nie, one się aktywują, dobra. Zamknij wyłącznik szybki. Zaczekaj na zamknięcie wyłącznika szybkiego, uruchomienie przetwornicy oraz sprężarki zasilającej między innymi układ hamulcowy pociągu. No dobrze. Teraz ustaw kierunek jazdy do przodu. Przesuń kran hamulca w pozycję jazdy. Wyluzowanie składu towarowego może zająć dłuższy czas. Aby to przyspieszyć, możesz przytrzymać kran w pozycji napełniania zwiększonym przekrojem. Co? Po polsku tak na przykład? Aha, że tu. Mam trzymać? Mam puścić? Co mam? A trzymaj. No to trzymam. Wtedy, żeby ci się wyluzuje. Dobrze, że wyluzowałem. Ale luzuj się pan szybciej, no. Teraz odbędzie się próba hamulca pociągu. Rewident sprawdzi, czy wszystkie wagony mają sprawny hamulec. Wykonuj jego polecenia przekazywane radiotelefonem. 414-018, zahamować. Chętnie, tylko nie wiem gdzie... A, tu. Hamulca w pozycję hamowania. Mam trzymać pewnie, tak? 414-018, odhamować. Przesuń kran hamulca w pozycję jazdy. Domyśliłem się. No i co? Aha, bo tu jest te procent, no. A to strasznie brzęczy tu, wszystko wyje, dudni, matko. Tu nic nie mogę, okej. Tu też nic nie mogę, tylko tymi pstryczkami, rozumiem. O! Proszę! Użyj przycisku wywoływania na radiotelefonie, aby zgłosić gotowość dyżurnemu ruchu. Aha, to zrobimy to w kolejnym odcinku. To słuchajcie, tutaj się teraz robimy cięcie i słyszymy się zaraz w kolejnym.